Do Panie Krzysztofie, mleko pan otrzymał ode mnie? To Słucham? zgrzewkę mleka, co zostawiłem, odebrał pan? Nie słyszę. Zgrzewkę mleka, co zostawiłem, odebrał pan? Pod bramo, co zostawiłem? No i co? Odebrał pan? Nie słyszę, że ja mleko tu otrzymałem? Tak, ode mnie zgrzewkę całą. Aha, a tam wódka była? Nie, mleko pod skrzynko Tylko zostawiłem. mleko, a ja wódkę lubię. Wódkę? Tak. A wie pan, że to córko, co pan gadał, Jacka, to nie jest córka, tylko kochanka jego? Panienka? Tak, to kochanka jego. Aha, ja wiedziałem, że No, to kochanka. No, to kochanka. kochanka I to jest. że ma dobrą, nie? Ja nie wiem, panie, nie pytaj mnie pan o takie A rzeczy, pan ja do kościoła chodzę. nie dał on zaglądać na izbę tobie? Nie, ja takich rzeczy, Aha, nie ksiądz dał. mi A co? zabronił. Powiedzcie, dostałeś? Nie, ksiądz mi zabronił takie rzeczy robić, bo ja w A Boga wierzę. nagrywał czy nie, pizdeczkę? Panie Krzysztofie, a ja mam takie pytanie, bo Jezus pił wino też, zamieniał wodę w wino. Czy Jezus był Menelem? Słucham? Bo Jezus wodę w wino zamieniał i pił wino. Czy Jezus był Menelem? Bo pan powiedział, że każdy Menel pije. Pan Jezus nie był menelem. Nie był, tak? A można wypić Nie. troszkę, czy nie? Proszę? Można wypić troszkę mleczka, czy piwka specjalnego, czy nie? Czy ja odkupił piwko specjalne? Tak. Lejereczka? Tak. Ale po co ja miałem odkupywać? No, żeby on zaczął przyjeżdżać z powrotem. Proszę pana, on już przyjechał z powrotem. Już przyjechał? Tak, wczoraj dziś był. Dziś był i. Mleczko przyniósł, napoje przyniósł, jedzenie przyniósł. A mleczka gazowa, napoje gazowane? To proszę pana, wie pan co? No. Tak, udawana córka uczy się w liceum. I wie pan, ją ona dziulu robi. Ale to nie jest córka, tylko to kochanica jego. Ale kochani, że też się uczy się. No też się Może uczy, tak. Też się uczy. poszła uczyć się do liceum, nie wiem. Poszła, Nie może w poszła. liceum robić bólu. A No. ta kochanica jego, wie pan co zrobiła? Co? Zabiła ucznia. Ojej, a jak go zabiła? Wie pan, jak ja pracowałem tam w liceum, to wie pan, jak ja byłem na dyżurze, bo ja byłem palaczem tam, to proszę pana, wie pan, Tak. oni, ta kochanica, jak pan powiedział, chodzili do świetnika i dawała papierosy dla ucznia, żeby palił i ją posuwał. Ale co, nożem czy jak? Słucham? Ale powiedział pan, że zabiła go. No zabiła papierosami. Trucizną zabiła. Aha, i umarł od tych papierosów, tak? Dawała ją palić często, gęsto i wiesz, później robiła z nim gulu. Aha. A wie pan, co to gulu? Wiem, to jest spożywanie napojów alkoholowych. Nie. Proszę pana, gulu to jest tam cipka mipka. Cipka. Tak? Tak. Chodzili Ale razem na śmietnik i wie pan, ten chłopak nie uczył się, tylko razem chodzili i bólu robili. aha. O. A wie pan, co to bólu? Jakaś rybka. Rybka, tak? Tak, cipka rybka była. Aha. Ale panie Krzysztofie, Jacek nigdy by czegoś takiego nie zrobił, nie pozwoliłby na to.
proszę pana, może Jacek nie wiedział, że ta kochanka jego gulu gulu i bulu bulu. No, a wie pan, że ja Jacka namawiałem dzisiaj na flaszkę i on powiedział, że on nie pije w ogóle i nie chce ze mną iść na flaszkę. Nie chciał iść? Nie chciał, mówi, że on nie pije w ogóle już. A, on pije, tylko udawał. Udawał, ale pije tak kulturalnie pije, ze smakiem. Ze smaczkiem? Tak. O, to teraz cipka na bólu, tak? Ja nie wiem, ale on pije tak, wie pan. To podgląd pani jego, czy on robił bólu, bólu i bólu, bólu. Ja nie wiem, panie Krzysztofie, ale wiem, że na pewno... To jak nie wiesz pan, to nie dzwoń! Ja dzwonię. Pan dzwoni do mnie. Panie Krzysztof, ja też nie wiem. Jedyne co wiem, że on nie pije na pewno nic, że on nie pije... Proszę, słucham? On nie pije nic na pewno, ani napojów energetycznych. A kto pije? Kto pije, nie? Co? Knur pije? O, mówią, że pije, że miesza mleko z wódką. Aha, to daj widzenia, chuju zajebany. A do... Ale już proszę pana, wieczór, więc dobranoc się mówi do mnie. Się mówi do mnie dobranoc, proszę pana.